Wózek dziecięcy Muvo Model Quick typ 2 w 1. Jeśli oglądasz nasze filmy, pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału. Wózek idealny na długie spacery, dla aktywnych rodziców, lubiących kompaktowe rozwiązania. Lekkie prowadzenie, bardzo zwrotny i niewielkich rozmiarów. Wózek Muvo posiada wypracowany system OHS One Hand Stroller, czyli idealną lekkość i wyważenie odpowiednie do obsługi sprzętu bez wysiłku jedną ręką. Amortyzacja wystarczająca dla miejskich, parkowych dróg. Podbijanie przy wjazdach na krawężniki dzięki dobremu wyważeniu wózka jest bardzo łatwe. Dość mały hamulec na osi z tyłu, blokuje jednocześnie dwa koła. Wszystkie koła bezobsługowe, żelowe, łożyskowane i amortyzowane. Obrotowe koła z przodu można zablokować do jazdy na wprost. Można je też łatwo zdjąć. Demontaż kół tylnych. Rączka z dobrej jakości ekoskóry za pomocą regulacji teleskopowej możemy ustawić jej wysokość i dostosować do naszego wzrostu. Praktyczna torba z kieszonkami, przypinana do rączki na napy. Można ją również nosić na ramieniu, choć pasek jest trochę za długi. W zestawie znajdziemy przydatny przewijak turystyczny, uniwersalną folię, która zakryje całą gondolę oraz spacerówkę. W torbie znajdziemy też moskitierę na gondolę i spacerówkę. Moskitiera jest idealnie dopasowana do wózka i przypinana na napy. Torba kryje w sobie niespodziankę. Po jej rozsunięciu uzyskujemy przybornik, który możemy powiesić na siedzeniu w samochodzie jako podręczna półeczka na zabawki czy butelki dla dziecka. Poręczna kieszonka na gondoli. Przykrycie gondoli ma dodatkowy kołnierz, który po podpięciu do góry osłoni dziecko przed wiatrem. W budce jest daszek chroniący przed wpadającymi promieniami słonecznymi. Możemy go podgiąć lub całkowicie odpiąć. Nieprzemakalna tkanina z filtrem UV50. Powiększana budka. Poprzez odsunięcie uzyskujemy dodatkową przestrzeń. Drugi suwak odsłoni nam wywietrznik z moskitierą, który przyda się w upalne dni. Przyciski do regulacji budki znajdują się po wewnętrznej stronie. Plus za możliwość całkowitego złożenia budki. Osłona gondoli przypinana napami i suwakiem. Gondola, mimo że wygląda na niedużą, ma standardowy rozmiar 77 cm długości. Wnętrze wyściełane bawełną, którą możemy zdjąć do prania. Materac piankowy, bardzo gruby. System wypinania umieszczony po obu stronach gondoli. Gondola umieszczona jest na adapterach, które demontujemy przed wpięciem spacerówki. W spodzie znajdują się nóżki, dzięki którym spokojnie możemy położyć gondolę na ziemi bez obaw, że materiał ulegnie zabrudzeniu. Samo siedzisko spacerówki jest bardzo kompaktowe. Możemy je wpiąć tyłem lub przodem do kierunku jazdy. W wyposażeniu mamy też fajny śpiwór do spacerówki. Śpiwór ma plecy i osłonę na nogi. Przez plecy musimy oczywiście przesunąć pasy. Plecy możemy również odpiąć i zapinać osłonę tylko na nogi. Materiał śpiwora jest bardzo delikatny i miękki wewnątrz. Kilkustopniowa regulacja podnóżka. Podnóżek z ekoskóry jest łatwy w utrzymaniu czystości.
barierkę możemy odpiąć. Duże, wygodne siedzisko, regulowane na wysokość i szerokość, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Powiększana budka spacerówki. Poprzez odsunięcie odkrywamy dodatkowy panel. W górnej części znajduje się również panel i okienko do wietrzenia z moskitierą. Moskitiera idealnie dopasowana do siedziska. Trzypoziomowa regulacja oparcia. Niewątpliwym atutem jest możliwość złożenia siedziska spacerówki razem z konstrukcją. Możemy to zrobić nawet jedną ręką. Spacerówkę możemy składać z siedziskiem w obu kierunkach jazdy. Wózek ma poręczną rączkę do przenoszenia. Waga wózka ze spacerówką to 10,5 kg. Za pomocą adapterów mamy możliwość montażu fotelików samochodowych różnych marek: Kidi, Maxi Cozy, Bisec, Avionaut oraz Cygec. Otwarty kosz na zakupy z dodatkowym suwakiem z tyłu. Plusy: waga, rozmiar po złożeniu, możliwość złożenia ze spacerówką, wyposażenie. Minusy: torba ma słaby zaczep na rączce, pedał hamulca jest nieco za mały, niezamykany kosz na zakupy. Oglądasz nasze filmy? Pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału i zaglądaj do nas na Facebooka i Instagram.